Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj zabiorę Was na cmentarz w warszawskim Powsinie. Pochowanych jest tu kilka znanych aktorek oraz syn Filipa Heizera, Max Heizer, który zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Maciej Gąsiorowski. zapraszam na dzisiejszy odcinek. Niedawno zmarła Hanna Gucwińska, była dyrektor wrocławskiego ZOO, która razem z mężem Antonim Gucwińskim, który zmarł dwa lata temu, prowadziła kultowy program w TVP z kamerą wśród zwierząt. Prawdopodobnie Hanna Gucwińska zostanie pochowana w grobie męża w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Zmarła także Helena Pilejczyk, nasza łyżwiarka szybka, olimpijka, wielokrotna mistrzyni Polski. Zdobyła ona brązowy medal na Igrzyskach w Skłowalej w 1960 roku. Ponadto była także zdobywczynią tzw. Małego Wicemistrzostwa Świata w Ostersund w 1960. Helena Pilejczyk zmarła w wieku 92 lat w Elblągu. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się jej pogrzeb. Ostatnio zmarł także Cezary Olszewski, tancerz i niezawodowy aktor zwycięzca siódmej edycji Tańca z Gwiazdami w parze z aktorką Magdaleną Walach. Zmarł on niespodziewanie w wieku 42 lat w hotelu w Ostrołęce, prawdopodobnie na udar mózgu. Tancerz został pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce. Niedawno zmarł także Krzysztof Jaślar, znany w współtwórca kabaretu tej, reżyser i ojciec Filipa Jaślara, znanego skrzypka i członka kabaretu Grupa Mozarta. Jego pogrzeb odbył się 16 listopada na cmentarzu służewieckim Nowym w Warszawie. Jeśli chodzi o rocznicę, to 7 listopada minęła 20. rocznica śmierci aktorki Elżbiety Jagielskiej, najbardziej znanej z roli Majewskiej w Alternatywach 4. Aktorka została pochowana na cmentarzu w Gołąbkach w Warszawie. 9 listopada z kolei setne urodziny obchodziłby aktor Roman Sykała. Został on pochowany na cmentarzu Zarzew w Łodzi. 17 listopada minęła 20 rocznica śmierci Zofii Rysiówny. Ta aktorka została pochowana na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. 20 listopada minęła także 15 rocznica śmierci Jana Machulskiego. Ten wybitny aktor, spoczął na powązkach wojskowych w Warszawie. 24 listopada minęła 40 rocznica śmierci Zygmunta Samosiuka znanego operatora filmowego, który był mężem Ireny Karel są on pochowany na cmentarzu parafialnym na warszawskiej woli. 26 listopada z kolei minęła 30. rocznica śmierci aktora Bogdana Łysakowskiego, który został pochowany na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Cmentarz w warszawskim Powsinie powstał w 1720 roku. Oznacza to, że jest on starszy niż Stare Powąski w Warszawie. Należy do parafii rzymskokatolickiej świętej Elżbiety. Jego powierzchnia to 1,6 hektar. Na cmentarzu w powsinie pochowana jest m.in. aktorka Dorota Kawęcka, która najbardziej znana była z roli Litki Jasińskiej w serialu dom. Wcieliła się także w rolę milicjantki elki Iwanowskiej w 0,7 z Kawęcka zasłynęła także z dubbingu, podkładała głos słynnej kreskówce Flinstonowie, dokładnie do postaci Betty Rubble, żony Barneja Można było ją usłyszeć także w Dobranocce o Bałwanku Buli, gdzie była Bulinką. Zmarła po ciężkiej chorobie i została pochowana w grobie rodziców. Jeśli chodzi o inne aktorki, to pochowana jest tu także Barbara Bargiełowska, żona aktora Daniela Bargiełowskiego, który był bratem innego znanego aktora Marka Bargiełowskiego, znanego m.in. z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Jej były mąż Daniel Bargiełowski pochowany jest na starych powązkach w Warszawie, a szwagier z kolei na cmentarzu na Bugaju w Starochowicach. Ciekawostką jest fakt, że żoną Marka Bargiełowskiego była Maria Falibuk. Znana aktorka, której siostra Elżbieta chwali Bóg, była żoną samego Zbigniewa Cybulskiego. Jej innym mężem z kolei był Andrzej Kopieczyński, czyli nasz słynny czterdziestolatek. Na tej nekropolii pochowani są także byli małżonkowie Krystyna Kozanecka, która udzielała się w dubbingu, oraz aktor Jerzy Dominik, który najbardziej znany jest z roli Holendra van w Goglu Moglu. Fara miała razem syna Filipa. Kozanecka najbardziej znana jest z roli w Muminkach, gdzie podkładała głos małej Mi. Dabingowała także Judy w Jetsonach oraz Penny w Inspektorze Gadżecie. Jerzy Dominik oprócz filmu Kogel Mogel zagrał także w serialu Plecak pełen przygód. Wcielił się w pekę wuja Matiego. Aktor zmarł na zawał serca. Jak już wspominałem, został pochowany w grobie swojej byłej żony, co dzisiaj nie jest takie oczywiste. Na cmentarzu w Powsinie spoczywa także aktorka Teofila Koronkiewicz, która swoją karierę w filmie rozpoczęła dosyć późno, bo w 1958 roku filmem Kalosze Szczęścia. Aktorka miała już wtedy 57 lat. Jej najbardziej znane role to: Trociowa w wakacjach z duchami, czy Pani Tecia wstawiam na tolka banana. W młodości, w latach 1918-1920, studiowała aktorstwo w szkole dramatycznej Pędzie. Zadebiutowała w 1925 roku. Przed II wojną światową występowała w teatrach poznańskich i wileńskich. Po wojnie grała w teatrach dramatycznych w Warszawie, w Teatrze Powszechnym czy Teatrze Narodowym. Jeśli chodzi o znane aktorki teatralne, to w Powsinie pochowana jest także Maria Szczęsna z Gąsowskich. Po mężu nazywała się Maria Szelistowska, była ona no aktorką i reżyser teatralną. Zmarła w domu artysty weterana w Skolimowie. W 1941 roku została aresztowana i osadzona w więzieniu w Radomiu, skąd trafiła do obozu koncentracyjnego Ravensbrück gdzie organizowała tajne koncerty poetyckie. Była aktywnym członkiem PPS i PZPR. Na cmentarzu w Powsinie pochowany jest także lekkoatleta Jan Werner, wicemistrz olimpijski z Monachium z 1976 roku w sztafecie 4x400. Indywidualnie zdobył na tych igrzyskach ósme miejsce. Był także dwukrotnym mistrzem Europy na 400 metrów oraz w sztafecie 4x400. Ponadto Jan Werner był także rekordzistą Europy na dystansie 200 metrów. Jego czas to 20 sekund i 40 setnych. Na cmentarzu w Powsinie pochowany jest także Jan Godleski, który zginął jako chodnik w walkach o Lwów. W 1918 roku poległ dokładnie 11 listopada. Obok cmentarza parafialnego w Powsinie znajduje się także cmentarz żołnierzy, którzy polegli w czasie powstania warszawskiego. Pochowano tu m.in. trzech braci komorowskich: pod chorążego Tadeusza Komorowskiego pseudonim Roman, strzelca Kazimierza Komorowskiego pseudonim Otto i strzelca Stanisława Komorowskiego pseudonim Semp. Kazimierz i Tadeusz byli bliźniakami, mieli tylko 21 lat. Ich brat Stanisław miał tylko lat 17. Na cmentarzu w Powsinie natrafiliśmy także na grób Maxa Heizera, syna Filipa Heizera, wnuka znanego dziennikarza i prezentera Zygmunta Heizera. Zginął on tragicznie w wieku niespełna 10 lat. Samochód prowadził wówczas jego drugi dziadek. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Szczególne podziękowania dla pani Joanny Woińskiej, która poprowadzała nas po cmentarzu i pokazała nam groby. Wielkie dzięki. W następnym odcinku wybierzemy się na cmentarz północny w Warszawie, gdzie pokażę wam zaniedbane groby znanych aktorów. Wiele z kwater jest nieopłaconych. Zobaczymy, czy ich groby nie zostały przypadkiem zlikwidowane. Do zobaczenia!